Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, jak zawsze jest ze mną JJ. Siema. Yo! W dzisiejszym odcinku mamy do otwarcia Clan Chesta, możemy poprosić o kartę, dodatkowo mamy skrzynkę z Touchdown Challenge za 2 zwycięstwa, ponieważ Touchdown Challenge się skończył, nie zdążyliśmy więcej ugrać. Na samym wstępie chciałem jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy byli na streamie w charytatywnym, na którym zbieraliśmy pieniążki dla małych noworodków na WOŚP. Udało nam się razem wspólnie zbierać prawie 700 zł, także dziękuję bardzo wszystkim serdecznie. No to teraz sprawdźmy, co podesłaliście na e-mail. Przegląd waszych fanartów. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Pierwszy fanart jest od Szymona i jest to, uwaga, Baby Dragon. Baby Dragon. No... z fajnym obrzuszek. Pępek ma w ogóle. Czy to paproch jest w pępku, czy pępek? Nie no, pępuszek. Pępuszek, no dobra. Kredki. Ale taki trochę jakiś smutny, mizerny ten Baby Dragon. A to nie jest błysk w oku? Że tak się światło odbija od oczu, czy tak jest... Nie wiem, tak ten język najarany. Postawił, tak... Dobra, mordo. Ode mnie szósteczka. Ode mnie też szósteczka. Lecimy dalej. Kolejny fanart został nadesłany przez... Adama i Szymona. Co my tutaj mamy? Inferno Dragona. Inferno Dragon, kredkami. Jakie ma uszy śmieszne, jak rogi wyglądają. Ano? No spoko, ci powiem, dużo kredek. Taki ładny nawet ten fanarcik. No taki staranny. Szkoda, że nie tego. Ze skrzydełko mu ucięło zdjęcie. Dobra, 7. Ja też daję 7. Dobra, kolejny fanart. Od kogo? To jest Scofield. Scofield. Jest to... Peka. Jakaś wychudzona? Taka trochę... W ogóle jaka zła, wściekła taka. No, ale jedny ołóweczek leży, dobra. Wszystko ołówkiem wykonane. Wszystko ołówkiem, tylko te niebieskie rogi. Kartki mu zabrakło, żeby tą pięść złapać i jeszcze miecz zmieścić, zabrakło kartki. No okej, ja dalej, 6. Nie mogę więcej dać. Też daję 6, bo jest za mało takie wyraziste, ale ładnie. Lecimy dalej. Kolejny następny fanart. To jest Ice Wizard. Ice Wizard, wow! Wysłany przez Lolka Trollka. Przez Lolka Trollka, Ice Wizard. No, teraz tutaj troszeczkę już jest, ci powiem, lepiej. Czekaj, przybliżymy go trochę. Kurde, jaki luton trzyma tak w tym, no, tej rączce. Tak. Ice Wizard, ładna czcionka. Czekaj, nie zrobił pomyłki. Ładna czcionka. Nie pomylił się nigdzie, że wiesz, nieraz rysujesz nóżkę i dociągniesz do końca i o cholera. Nie ma jednego ciągu, wychodzi. Okej, pas jest złoty, złota klemra jak od Gucci. No powiem ci, fajnie. Ja tu mogę dać 8. Też mi się podoba, ale daję 7. Okej, ja dałem 8, najwyższa na razie ocena z mojej strony. Lecimy dalej. Od kogo kolejny fanart? 5. Kolejny fanart jest od Karola Szacha i to jest fanart z Last Day'a bodajże. O! Ty, faktycznie, Last Day on Earth Survival. Last Day on E-R. Nie ma H? Co? Jaki błąd? Dobra, nie widzieliśmy tego. Zastanawiam się, co to jest tutaj? To jest... Ty H się chyba schowało za drzewem. Chyba za drzewem się H schowało. No faktycznie, jest coś takiego, że H się schowało za drzewem. Bunkier Alfa po lewej. W ręku baseball bodajże. A tutaj to jest domek mój czy skrzynia? Skrzynia chyba. Chyba skrzynia. Napiszcie w komentarzu, co to jest, domek czy skrzynia. Trochę duża to skrzynia. Dobra, stary, skoro fanart z innej gierki, kredki świecowe, czy to normalne, świecówki, nie? Świecówki, a bunkier alfa na siwo ołówkiem. No mogę dać 7. Też daję 7. Ładnie, bardzo starannie. Szczęśliwa siódemka. Dobra, lecimy dalej. 6. fanart. Od kogo? Anonimusa. Anonimus. Bandy. Bandytka, ale śliczna. Ty fajnie, co ona trzyma w ręku? Pałkę czy szynkę? Szynkę. Szynka, nie? Szynkę. Normalnie w ręku szynka, zobacz. Dobra, ma pan nawet na przepasce na oczy widać i tak jej emocje, nie? No. I mimikę twarzy. Zostawcie łapkę w górę. No, zostawcie łapkę w górę, jeszcze jak ktoś tego nie zrobił, pod dołem wzrost, bo musi być tutaj dużo łapek, żeby dużo osób wysłało fanarty, że ta seria naprawdę żyła, że to było wszystko fajne, także dawajcie, udostępniajcie, zróbcie wszystko z waszej mocy, żeby ta seria... Zróbcie hałas! O, żeby ta seria dotarła jak do największego grona osób. Ja daję 9. Ja daję dyszkę, mi się podoba. Daję dyszkę? Ja daję 9, bo daję 9, bo u mnie z dychą jest ciężko. Ale zobacz, nawet miał buty trzykolorowe, zobacz. Buty i ten, i pelerynka też była taka. I sukienka też. Cień był zachowany, no to 9 jak nic.
Ale nad swoją tym pismem popracuj, nie? Ta uśmiechnięta buźka, zobacz, czekaj. Dobra, lecimy dalej. Siódmy fanart. Od kogo? To jest Donald Trump. Donald Trump. Jest to... Fire Spirit, tak. Fire Spirit. Aha, i on napisał w mailu, że... Ponoć... Dowiedział się od Supercela, że ponoć Fire Spirity lubią czekoladę z orzechami. No to jak skąd? Dlatego może jest brązowy, bo czekoladę z orzechami. A czy tu brązowy. W ogóle jest bardzo dziwny ten, ja sobie inaczej wyobrażam Fire Spirita. Ale zobacz, jakie ma paznokcie u nóg. To są nogi? Tak, tu masz nosek, oczy. A czemu tak odwrotnie ma te oczy? Aha. On patrzy się w dół tak. Jezu, ja teraz całkiem inaczej spostrzegam. Dobra, mordo, 7. Ja daję 6. Lecimy dalej. Nie postarałeś się w rysowaniu tą kredką. Ósmy fanart wysłany przez? Bakusia. To jest chyba na komputerze zrobiony Inferno Dragon. Inferno Dragon na komputerze, bardzo fajnie. Kolorowy taki, pasuje. Kolorowy, ładny na komputerze, ale to łatwo bardzo jest przerobić. Rozgrzane ma łapki, rozgrzane nóżki. No okej. Na pewno miałeś wzór i po prostu kontury obrysowałeś i... Pokolorowałeś gotowy obrazek, tak mi się wydaje, nie? Dlatego mogę dać 7 maksymalnie. No, ja daję 6, bo na kompie to tam... To tam, nie? Nie postarał się. No, ale fajnie, że wysłałeś. No ładne, ładne, dzięki. Piąteczka. Lecimy dalej. Kolejny fanart jest od Briana. Brian. Kolejny Inferno Dragon. Co wy z tymi Inferno Dragonami macie? Wszyscy kochają Inferno Dragon. A tego jakoś tak zwiewa na prawo, widzisz? Tornado go ciągnie w dół. Tornado go zaciągł. Nie, no, ten to jest wściekły, jak nie wiem, i ma zeza jeszcze przy okazji. Ma zeza i go tornado ściąga w prawo i lewą nogę ma grubszą. Z jego strony lewą, nie? Rozlewa się. Ja mogę dać dalej 7, więcej nie mogę. Nie, ja daję 6, dzisiaj jestem surowa. No kurczę, Justa. Podpadliście chyba coś zaście, ale jakie artystyczne zdjęcie w ogóle z tymi kredkami. Tak. No, pamiętajcie, zapalajcie światło, nie róbcie z fleszem, ładnie. Albo wyjdź na dwór, na parapet połóż w kacie i zrób zdjęcie, że to światło dzienne było, bo to później całkiem żeby inaczej wygląda. Żeby zdjęcie odzwierciedlało prawdziwy obrazek. Dokładnie tak. Lecimy dalej. 10 fanart nadesłany przez... Adriana Pyrkę. JJ najlepsza. Jaka klema. Jaka klema. Ty. No dzięki. Trzymasz taki... Nie, no tak, powiem, oczka mi się podobają, z takimi rzęskami, ładne. No. Brwi też mogą być w miarę, są proste. Włosy też, koszulka bardzo ładna, pudrowy róż, moja ulubiona. Usta też, ale ten nos, no to przesadziłeś przecież. Jakby dostała na tę klemę, nie? To tak może taki, by wyglądała. Taki kartofelek mam trochę. Dobra, Justa, ile oceniasz? Ja daję... 8. To ja 7. 8, ale dziękuję za taki śliczny fanart. Lecimy dalej. Ostatni fanart został dostany przez... Szumiksa. No i to jest fanart. W ogóle ostatnio Szumiks dominuje. Poczekajcie, czy ja mogę tą pekę... Nie, to jest czym maksymalnie. Czy to jest w ogóle narysowane? Nie mam pojęcia, czym to jest narysowane. Szumiks, napisz w opisie i jeżeli będziesz rysował kolejnego fanarta, proszę podpisz się na fanarcie, ponieważ dużo spekulacji jest takich, że jest to plagiat, gdzie z internetu kopiowane, nie jest autorskie. Ja mam nadzieję, stary, że tego nie robisz, bo to jest złe. Ja daję dychę i lecimy z openingiem skrzynek. Też daję dychę. Okej, zaczynamy od silverów, jak zwykle. Ta, silvery szybko skipuj. Goldy, battle, rambatsy, dalej. Może być w questach, co mamy? Free chesta? Nie, tu mamy collect. A, epic chesta w ogóle zbieramy, no spoko. Jakie zdanka są? Zagraj kartami, które kosztują 2 eliksiru albo mniej, 50 razy na 1 na 1. Mhm. I zrobimy deka wszystko. Epikami rzadkimi 1 na 1, 40 razy i zbierz 500 kart. No ładnie, dobra, to zrobimy jakiegoś takiego deka, może nawet i że przegramy, albo i nie. Żeby szybko te questy może wykonać, co? Dobra, dawaj Goldena. Golden. Zaraz się zastanowimy. Gobliny i Fireball, 4 razy, super. Jeszcze... Clan chest, otwalam pierw za challenge, tak? Dobra, za 2 winy, na pewno będzie grubo. Gold, ale chociaż Golda 600. Royal Giant, Wizard i Ice Spirits. No spoko. Może być, Ice Wizard się przyda. Znaczy Wizard. Co Wizard ja się przyda. No i co, otwieramy Clan Chesta? Pewnie, odpalaj. Może spadnie legenda, lecimy. Fajnie by było. Gold 1600. Dobra, przyda się. Kolektor. Kolektor. Dart Goblin. Gobliny. Muszkieterka. Nie będzie legendy. Flying Machine. Ja, 216 Goblin Gangów. O, to jest spoko, to jest super. I tornado.
Dobra, będziemy Inferno Dragona na bok ściągać. Okej, okay, no taki sobie ten klan cześcik. Oddaj Ice Spirity mordeczko, musimy karty pozbierać. Oddaję. Nie, my mamy dać karty czy zbierać? Kolekcjonować. Zbierać. Aha, dobra, pomyliłem się. Cancel. To co, my ustalamy jakiegoś deczka i za chwilę się widzimy. Dzisiejszy deck będzie ustawiony typowo pod questy, ponieważ musimy zagrać kartę epicką 40 razy. Będzie to Giant Szkieleton, no i dodatkowo karty, które kosztują 2 eliksiru lub mniej. Już wam pokazuję, jak będzie ten deck wyglądał. Jest to deck z Hog Riderem i z Giant Szkieletonem. Do tego mamy Ice Golema, który będzie wypuszczany przez Hog Ridera. Do tego support będzie w postaci batsów. No i będziemy kontrolowali to zapem, arrowsami, no i tombstone'em. Mi się wydaje, że może to się udać. Może to się udać. No, zobaczymy. Ulepszmy sobie batsy od razu. Tu zawsze X wpada na tych nowych kartach, jak się ulepsza. A my potrzebujemy wbijać poziom, ponieważ będziemy mieli więcej HP na towerze, co nie? Tak, dokładnie. Okej, okay, jeszcze raz. Exactly what you do. Dobra. Jeszcze, kurde, ładnie. Ogólnie batsami grałaś kiedyś? Lubisz grać nimi? Nie, ja nie lubię grać batsami. Ale one do Hoga zawsze pasują, nie są takie... Ni w dupę, ni w oko. Ponieważ szybko tanie są i... Nieraz zabraknie tej karty, jak ktoś gra ciężkim deckiem, nie? Gobliny też takie kontrujące sobie zróbmy. Czy zamiast goblinów może Justa byśmy barbarzyńce rzucili? Barbarzyńce? To nie będzie już lekki deck. Już nie będzie, nie? No ale później możemy sprawdzić, ewentualnie jak nam nie pójdzie, to zamienimy. Właśnie tak się teraz zastanawiam nad tymi e-barbami, nie? Hog Rider, e-barby, to jest spoko. Dobra, to co, ja może zacznę pierwszy. Jedna koronka do Crown Chesta. Jedna koronka do Crown Chesta. Ustawimy kamerkę prosto. No i zaczynamy. Jaki poziom? Oby nie wysoki. 9. Bez klanu. My mamy 8, dobra. IB. Tree. No clan. Zróbmy tak. Już od razu? Hogbatsy, tak. Tak się gra Hograjdonem. Hograjdonem? Pa. No ładnie. Ładnie. Mamy Hoga na którym? Tak. Giant Szkieletona może, co? Nie, najpierw Tombstone. Tombstone? A dopiero jak ona wejdzie na nasz teren, wtedy postaw Giant Szkieletona na nią od razu, bo ona wyrzuca szkieletonki. No ale tower, dobra, dobra, dobra. Pani mistrzyni od Giant Szkieletonów. Uwaga, Ice... No, zap! Dobra, udało się. Batsy. Batsy! Dojdzie do Inferno Towera. Ajajaj, powiem ci, mało brakowało. Minion Horda. Dobrze, że mamy strzałki. Tak, tak, specjalnie mamy zapa i strzałki, właśnie takiego... Jeszcze nie gaszą ich. No, strzałki średnio, trzeba poprosić o tą kartę w klanie, bo naprawdę średniowo. Co robimy? Wychodzimy z Tombstone'em sobie. No, powoli. Później dajemy Ice Golema i Hoga. Tak robimy? Takie combo? Ale poczekaj, masz, on wyrzuci jakąś kartę. O. Na piątym? Postaw tą stronę i na niego Gianta. I tam między tu? Valkyrią, tak, Apegą, Gianta. I teraz coś możesz dodać. Patrz, Apega. Uda się? Kurde, nie poszedł na spacer? Giant. Nie poszedł na spacer. No bo za daleko by go postawiłeś przecież. Miało być dobrze. Ta peka miała się na niego przerzucić, ale zapomniałem, że... Ale tak ładnie, żeśmy ją w sumie skontrowali. No tak. Na easy, tak. Szkoda mi teraz Hoga wyrzucić, bo ten Inferno Tower stoi. Nie, on wyrzuci Inferno Dragona teraz. On ma na drugi Inferno Dragona? Nie, dalej gobliny. Dalej gobliny. Nie wyrzuca jeszcze, dopiero jak on przyjdzie na naszą... Dobra, robię coś takiego. Chciałam, żeby nasz tower zaatakował tego Inferno Dragona. No. O, zróbmy tak. Teraz będzie okej. Okay. No i zginęło ładnie. Dobra, jeszcze nawet nas nie zaatakowali w sumie. No tak, no tak. Znowu peka, nie mamy teraz Gianta. Mhm, to troszeczkę jest Batsy, teraz. Batsy, gobliny. I jest. Teraz przed to wszystko Giant. Przed? Przed. Tutaj? Tak. Dobra. Skoro tutaj. Teraz Ice Golem możesz. I Hold. Nic to ci nie da, ta rakieta. Jeszcze sobie na złość zrobiłeś. No, jeszcze na złość. Zrobił się spłukał z eliksiru. Ja cię tu walnę zapem, kontrolnie, cyk. Easy. Strzałki. No prawie, że easy, jeszcze kurczę niewygrane. Fireball by się tu przydał, nie?
Dawaj być Giantem. O kurcze, kuszu. Tombstone'em. Za prawie, że. Gdzie ja te bazy rzuciłem? Zapis strzałki. Nie tam! A, na wieżę! Na tower! Na tower, to mówię, że na tower! Tu mówię! To mówię, że na tower! To było po rozgrywce. No ale nie jest po rozgrywce i gramy dalej. Dajmy teraz Gianta i odkopiemy za Rajasta Zappa. I się nie irytuj, misia. Zap. I strzałki teraz. Okej, to teraz ty zagraj, naucz. Mordo, mordi. No spoko, ale chociaż żeśmy sobie karty skipnęli do questa. Ciekawe jestem, ile razy wyrzuciliśmy dwueliksirową. 35 playchip. Czekaj, epic. Play epic 6 razy. No ładnie, ładnie moim zdaniem. To już prawie mamy gotowy jeden quest. Never. Dobra, otwieramy crown chesta. Crown chestik do openingu, mordi. Gold, gemy, goblin hat. Tomb są fajnie, można go ulepszyć. Ulepszamy, ulepszamy od razu, ja, normalnie. Skeleton barrel, jakbyśmy taki freeze. Ten skeleton barrel jeszcze tam wciskali. Nie, chyba nie, nie doleci. Dobra. Card collector, o. Ładnie, dobra, ulepszamy. Normalnie, za dwójkę ulepszamy, oczywiście, że tak. Żałuję, że nie zagraliśmy tego draft challenge'a dalej, bo tam można było też troszeczkę hajsu dropnąć. Później poprosimy o kartę. Dobra. Battle. Jedziemy. Teraz Justa pokaże skilla. Będę trzeba szybko myszką klikać, bo to nie jest jak palcem. Cyk, cyk, cyk. No właśnie. No, także musisz się skupić. Tego. Moim zdaniem Hog Rider, Batsy. Dobra, nie? I stój. Nie zdążysz. Musisz dać pierw Jaya Golema. Ładnie. Ładnie. No, prawie że ładnie. Teraz na to musisz dać Ice Golema. Poczekaj, niech wejdą. Obowiązkowo. Ice Golem i chyba Giant Szkieleton, co? O, ten Lumber. O, broń Tombstone'a. Pięknie. Dobra. I teraz za to Hog Riderem i ze strzałkami kontrującym. Kiedy mam eliksiru? Teraz, no to trzymaj już. Dawaj Hoga. Ale. Postawił nam, no. Dobra, doszedł jakoś. Zap. O, zahaczył tego Knighta. Super, super, super. Dobra. Nic, nie ruszaj. Tower nie to, wiem, to zniszczy. To zniszczy te arszerki, bo jeszcze się cofną. Dobra, to co? Dalej dajemy sobie Tombstone'a. Full. Znowu Pekinczyk. Czemu oni wszyscy grają Pekom? Ice Golem. To? Strzałki, strzałki na Batsy, dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie, dobrze. No, no, gobliny musisz dać obowiązkowo. Mogłaś w sumie dać może te gobliny za plecy, wiesz? Że ta Peka biła szkieletonki. No dobra, w sumie. I tak. Na to samo wyszło. No tak. Masz rację. Dobra, pomału. Co tutaj te? On ma Tombstone'a też, nie? Mhm, ma Tombstone'a, no. Hog Rider Batsy, co może? Nie, no, Giant Hog Rider Tombstone. A czyli Giant Hog Rider Batsy. Giant. Dobra, teraz Hog, Batsy. Albo Zap. Zap, okej. Okay. Ajajaj, Batsy czemu nie rzucasz? Już powinien tam Zap, Batsy nie, być. Woli. On dojdzie? To wybuchnie ta bomba, czy nie? Nie, nie doszło. Ice Golem. Nie, Giant. Trzeba było dać Ice Golema, żeby Lumberjack Ice Golema bił. Rozumiesz? Dobra, okej, okay. Jest kill. Teraz Hoga, teraz wciśnij Hoga szybko. Wciskaj, wciskaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Cofa się jeszcze. Zap, 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 pięknie. Jest. Jeszcze raz, Hogi. Jest. Dobra, easy. Wiesz, że są w ogóle dwa winy bez żadnego naruszenia towera? Nie zaatakował dwa razy Peka, miss. Double Peka, miss. Giant szkielet. Trzeba było dać strzałki na tower. Spokojnie. Questy robimy? Robimy questy, tak? Na bananie. Na bananie. Robimy questy na bananie, dobra. Dobra, teraz strzałki. 3, 2, 1. Easy peasy. Wow! Dobra. Fajny deck, naprawdę. Dobrze, nie? No. Się tym gra, kurczę. Jakby mieć takiego koksa, no to 49 super. Na 50. Nieźle. Teraz ja. Jackie. No, jak już widzę Chińczyka w tym, w ikonce i te płotki. A, w questie mam, myślałem, że w tym. Patrz. Kurde, ma trucizny.
No, Poison jest lipną kartą. Znaczy... ja nie umiem nią grać jakoś. Ja tą kartą nie umiem grać. Wizard. Już jest cięższy deck. Jak będzie jeszcze P.E.K.K.A. Fireball. Typowo, dobra. Nie? Typowo. To będzie po nas, nie? Chyba. Spieprzyłem. No tak, spieprzyłeś. Dawaj, chyba. No. Dałbym zapa, wiesz? Teraz tam. Cwaniaczek, co nam się znalazł? Dobra, pomału. Strzymaj strzałki na ten goblin. No teraz. No, nie chcesz mógłbyś trafić ten goblin. No, nie trafiłem goblin gangu za. Dobra, i tak mamy więcej na wieży niż on. Pomału, skup się. Focus! Pamiętaj, że on ma poison, fairbala i w ogóle... Czyli nawet tego Tombstone'a nie będę wyciągał, po co? Żeby dostać tym? Poisonem? Showtime! Zróbmy tak, Valkyria na spacer. Chodź, chodź, chodź. To daleko. Co ty gadasz? I teraz Gianta, jak on wejdzie na... Dobrze. Ale on... Ale dobra, ładnie to zrobione wyszło. Kurde, nie masz baców? Masz bacy, dawaj bacy. Mogłem dać prędzej zapa, wiesz? Pojadę Valkyria jeszcze, bo doszła do nas. No, ma kupę HP, nie? No lećcie, strzałki! O matko, takie noboskie strzałki, to klikasz, one za 3 dni wylatują. Z silosu, kurde. Dobra. Ja zagram tu Gianta. Tu zagramy znowu Valkyrie. Golema. Niech ona sobie idzie. Co za frajer? No zrób coś, nie panikuj. Teraz zrobimy tak. Dawaj, pograj derbacy, gobliny, strzałki. No co ten tornadem? Nienawidzę tego tornada. Poczekaj, po środku. Tąż tą tornadą. Bye. Mam poisona, da. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Wiem. Wiedziałem, że ta poisona. Ale walka, ale walka. Jest, dobra. Ty tornado. Skipnął tornado. Pięknie, ale timing idealny. Yo! Bitch! Jest! Bitch! Nice! GG! Ale kurczę, było emotion! Dał tornado, spanikował. Tak, niepotrzebnie, super. Super rozgrywka, zostawcie łapkę w górę na tą rozgrywkę. Żeśmy we dwoje, co dwie głowy, to nie jedna, co nie? Kolek. Dobra. Także mordy, to by było na tyle. My widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień i otworzymy tego Epic Chesta. Trzymajcie się! Cześć! Yo.